Jesteśmy nadal przy pierścieniu, pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego. Chciałam jeszcze kilka słów powiedzieć o przekręcie, jakim są Jowy. A więc w 2011 roku do Senatu wybory odbywały się właśnie według ordynacji wyborczej Jow. I co się zadziało, proszę Państwa? Dostało się do Senatu 100 senatorów, tyle jest miejsc w Senacie w 2011 roku, a więc 63 z Platformy Obywatelskiej, zaledwie 31 z PiS, czyli widzicie Państwo, PiS ma w Senacie w kadencji 2011-2013 mniej niż 50% tego, co ma Platforma. I jeszcze 4 senatorów własnych komitetów. Wszystko Żydzi oczywiście. Cimoszewicz. Potomkowie ludobójców Polaków. Borkowski. Budkiewicz, nie on. Ktoś, nawet nie wiem kto. Proszę podpisać się pod filmem, jeśli ktoś wie, kto, jaki senator jest na miejscu Dudkiewicza z Komitetu Wyborczego. I czwarty Kłuc. I taki skład Senatu, proszę Państwa, w ciągu 4 lat jednej kadencji, od 2011 roku do 2015, jeszcze ta kadencja trwa i oni jeszcze tam działają, antypolskie działania są to, ponieważ uchwalili w tej kadencji ten parlament, Sejm i Senat. W tej chwili Sejm już pokazuje 686 ustaw. Śmieci prawnych, większości poprawek, czyli uchwalają takie prawo, które jeszcze w danym roku kalendarzowym lub w ciągu następnych lat kalendarzowych jest zmieniane wielokrotnie tak zwanymi poprawkami czy nowelami, jak oni to nazywają. To jest po prostu, proszę Państwa, wszystko do wyrzucenia na śmietnik. Ja proponuję takie rozwiązanie przyjąć, że całe ustawodawstwo tej kadencji 2011-2015 po prostu wyrzucić na śmietnik. I w sprawie JOW jest to dowód na to, że JOW-y mają bardzo antypolską konotację, bo widzicie Państwo, co się stało z powodu właśnie JOW-ów. Do Senatu. A teraz jeszcze na odchodnym ta ekipa na Wiejskiej chce nam zapodać JOW-y do Sejmu i można sobie wyobrazić, że rzekomo bezpartyjny, ruchowy Kukiz czy inne ruchy to są po prostu ruchy systemowe i nie chcemy zamienić stryjek siekierkę na kijek, czyli partokracji na ruchokrację. A jednak to się dzieje na naszych oczach, że Bronisław Szczynukowicz, wielkomorowski, potomek ludobójcy Polaków, zarządził bardzo kosztowne referendum za 100 milionów złotych, które jest Polakom zupełnie niepotrzebne. I ja osobiście, jako Beata Andreja, wzywam do bojkotu tego referendum. A 100 milionów naprawdę szkoda, bo polskie dzieci głodują. Pokolenie moje, czyli 50+, jest na bezrobociu. Znakomitej większości, bo bezrobocie dochodzi do 30, nawet 40%. Jest na bezrobociu bez prawa do zasiłku. I apeluję do emerytów, do starszego pokolenia, które ma emerytury, jakie by one nie były niskie, to proszę sobie wyobrazić, w jakiej sytuacji jest kobieta,
jakiś mężczyzna w wieku 50+, który nie ma nic, żadnej renty, żadnej emerytury. Tu się mały tłum zbiera, więc ja zakończę to nagranie. Dziękuję za uwagę. Mówiła Beata Andrejas. Szczęść Boże.